Witam! Dzisiaj zapraszam Was na BookHaul, ponieważ ostatnio przywędrowała do mnie taka masa książek, że nawet ich nie policzyłam. 8, 10, 12, 14, 16 książek. A więc pierwsza jest książka, która nazywa się Żółwiarz do końca i jest nową książką Johna Greena. Z tego co pamiętam, chyba 3-4 dni temu, w tym momencie kiedy to nagrywam, wyszła. Więc to jest totalna, totalna nowość. I jestem bardzo ciekawa, co tutaj Green dla nas zostawił. Tym bardziej, że w końcu, po tylu latach, doczekałam się również wersji takiej oryginalnej, okładkowej w polskim wydaniu. Jest to to wydanie Żółwiarz do końca, bo naprawdę długo na to czekałam. Takie książki wychodzą w większej części świata. Tylko praktycznie w Polsce jest ta seria i wiem, że duża ilość fanów twórczości Greena cieszy się tak samo jak ja. Dobra, położę z tej strony, tutaj będą pokazane, tutaj nie pokazane. Kolejny jest tekst, jest to taka, wiecie, nowa, świeżutka, ledwo wydana, że tak powiem, książka autora Metra 2033. Premiera była tak naprawdę bardzo niedawno i strasznie się cieszę, że będę mogła tę książkę przeczytać. To jest pierwsza książka Dimitriego, która nie jest postapokaliptyczna. Tutaj jest coś tam o telefonach, coś tam o uzależnieniu, ale nie wiem, jeszcze nie czytałam, powiem Wam szczerze, że jedyne pociąg! Świetnie! A już się tak rozgadałam, widzicie. Wszystko co wiem o tej książce wiem właściwie z wywiadu z Dimitrim, ponieważ w Warszawie, w hali na koszykach, w świecie książki, jakieś 2 dni temu, w momencie kiedy to nagrywam, był właśnie Dimitri, promując swoją nową powieść. I spójrzcie co udało mi się zdobyć. Więc ogółem rzecz biorąc, z tego co słyszałam, jest to książka o uzależnieniach, o telefonie oraz o propagandzie. Ale powiem Wam szczerze, że jest to pierwsza właśnie niepostapokaliptyczna książka Dimitriego, bo wiecie, metro, te sprawy, wybuch bomby, czarni, a w tym wypadku w tekście wszystko dzieje się w świecie bardziej realnym i nie muszę bać się czarnych. Wczoraj wydawało mi się, że jednego widziałam w mojej kuchni, ale ci było ciemno. Kolejną książką jest Nie mamy pojęcia i jest to coś, co również upolowałam na spotkaniu z Glukowskim. Ale nie dlatego, że to jest jego książka, a po prostu leżała sobie i patrzyła na mnie, po prostu wzywała mnie w księgarni i spojrzała na mnie i musiałam ją kupić. Tym bardziej, że na tym spotkaniu spotkałam właśnie P42 i powiem Wam szczerze, że on również polecał tą książkę. Z tego, co aktualnie czytałam, to naprawdę mi się podoba. Jest to książka opowiadająca o fizyce. Na pierwszych stronach miałam wrażenie, że jest lekko infantylna, ale to wrażenie znikło po jakiejś piątej stronie i piątym obrazku, dzięki któremu w końcu zrozumiałam fizykę. A moja totalna miłość do niego rozpoczęła się, kiedy wytłumaczył mi masę rzeczy, masę atomów, masę kwarków na podstawie lam. I nie, to nie jest żart, ta książka serio tłumaczy rzeczy w dziwny sposób, ale je tłumaczy, więc to jest najważniejsze. I praktycznie na każdej stronie są obrazki, więc fajnie. Ale tak dłużej wypowiem się na temat tej książki, myślę za jakiś czas, kiedy już ją przeczytam i możecie się spodziewać recenzji. Oprócz tego zakupiłam w końcu 3 nowe książki do fotografii. Skupiałam się o wiele bardziej na takiej normalnej literaturze, takiej, którą każdy z Was mógłby czytać, ale ponieważ ostatnio coraz więcej pytań zadajecie o moje książki psychologiczne, o moje książki filozoficzne oraz o moje książki fotograficzne, więc postanowiłam, że czas to zmienić. I w dzisiejszym book haulu pokażę Wam i moje książki psychologiczne, które do mnie przywędrowały, no i te fotograficzne. Dobra, więc zacznijmy od tego, że zwykle czytam normalne podręczniki do fotografii, ale ostatnio natknęłam się w Empiku na kilka książek, które bardzo mnie do siebie przyciągnęły. W przypadku psychologii są to takie, których korzysta się na studiach, ale właśnie w wypadku fotografii jest to jak fotografować cyfrowo, kilka luźnych wskazówek, żeby kształcić się w kierunku fotografii i jeszcze wizję fotografa, czyli taka bardziej fotoksiążka z opisami. Następny jest Labirynt duchów, ale najpierw muszę przeczytać Cień wiatru, więc raczej nie wypowiem się na temat tej cegły. Kolejne książki to psychologia i jest to sztuka skutecznego porozumiewania się. I dla jasności, nie czytam tej książki po to, żeby skutecznie się porozumiewać, a bardziej dlatego, żeby zrozumieć mechanizmy, jakie są między ludźmi, bo jakby ktoś nie wiedział, kocham psychologię. I na tej samej zasadzie mam jeszcze Anatomię miłości. Jest to stricte psychologiczna książka, której prawdopodobnie nic nie zrozumiem. Bo ja po prostu jestem człowiekiem ciekawym świata i jestem ciekawa, jak to funkcjonuje. No i lecimy z kolejną książką, czyli z fałszywym pocałunkiem. Przeczytałam ją wczoraj, a dostałam tydzień temu. I szczerze, mam kilka zarzutów co do niej, mimo że naprawdę bardzo mi się podobała. Jest po prostu przegenialny sposób narracji, mega trzyma w napięciu. Opowiada o księżniczce, która ucieka w dniu swojego ślubu razem ze swoją służącą. I właśnie, co jest niesamowite, w pogonie za nią wyruszają dwie osoby. Jest to zabójca i książę, za którego miała wyjść. Oni się w pewnym momencie spotykają w gospodzie, w której właśnie pracuje Lia, czyli ta dziewczyna. Właściwie do połowy książki dalej nie wiemy, który jest którym, ponieważ nigdzie nie ma podanego imienia ani księcia,
ani zabójcy, więc możemy właściwie tylko obstawiać, który jest zły na nią, bo chce ją zabić, a który jest zły na nią, bo uciekła z ich własnego ślubu. Wiem, to brzmi bardzo komicznie, ale książka naprawdę bardzo mi się podobała. Tylko tytuł tak bardzo mi tutaj nie pasuje. Po pierwsze jest spoilerem i od razu narzuca nam taką nalepkę na oczy, że to jest romansidło, a nie jest. Dobra, jest tutaj wątek miłosny, ale to nie jest romansidło. Cóż za bulwersacja. Dobra, więc kolejne są po prostu dwa tomy Feliksa Neta i Niki, czyli serii, którą ubóstwiam, kocham i uwielbiam. Jest to właśnie Sekret Czerwonej Hańczy oraz Klątwa Domu McKillianów. Oprócz tego mam jeszcze Dziewczynę z pociągu, o której naprawdę było głośno swego czasu. Oraz książki, które ostatnio znalazłam w starych kartonach i wiem, może nie powinny być w book haulu w takim razie, ale są dla mnie nowe, bo w tych kartonach leżały serio chyba ponad 5 lat. I jest to Ostatni Olimpijczyk, czyli piąta część Percy'ego Jacksona. I książka znana za najbrzydszą okładkę ever, czyli Miasto Popiołów. Książka jest naprawdę dobra, ale z drugiej strony ta okładka jest tak brzydka. Dobra, więc to już byłoby na tyle w tym book haulu. Nie wiem, kiedy ja to wszystko przeczytam, ale nieważne. Dziękuję Wam za obejrzenie. Subskrybujcie i klikajcie ten fajny dzwoneczek na dole, bo on Wam będzie przypominał o nowych filmach. Więc dziękuję za obejrzenie. I do następnego, pa!